Hej, cześć i czołem, siemano wam wszystkim z tej strony SmartBigD. Player. Z tej strony SmartBigD Player, a to jest już 9 odcinek z gry LEGO Batman 3 poza Gotham. No i popatrzcie, tu możemy kupować sobie postacie. Tam sobie przed, bo on zaczął mówić, a nie wiem, czy mnie nie chciałem go przekrzykiwać. No i tak, Deadshot 750 tysięcy monet kosztuje? Wow, moja F, moja C, moja I, moja D. Weźmy sobie moją D. Jak wygląda? Aha, tak wygląda. Dobra, ale nie. A mogę sobie takie okno tu... O, dobrze, w końcu. Fajnie. Dobrze, że tak jest. Pewnie kiedyś chciałeś, jak Lego tego nie ma i to denerwuje po prostu. Ale okej, fajnie. No i tak, zabójczy kroko. W sumie to za różnica. Chociaż nie, no wezmę cyborga. I idziemy jak na razie do misji. Tyle, że teraz mamy fajnie, że możemy sobie wybrać dowolną. Znaczy chyba z pięciu. No i przejdziemy te pięć misji, które teraz mamy. Zostanie nam jeszcze jedna, no i koniec wszystkich misji, bo jest ich 16, jak tutaj widzicie. Można wywnioskować po monetach, no i ogółem po mini zestawach, po czerwonych klockach. No, 16 to 60. Tak to działa. No i co, zaczynamy którąś misję, tylko nie mam pojęcia którą. Może ta nam się pokazała dosyć blisko, więc może zacznijmy od tej. Wyrzuć ten gniew. W sumie czemu nie? Typ fabularny, na pewno tak, oczywiście. Wow, no i to chyba będzie jakaś misja dotycząca czerwonej latarni, tak mi się wydaje. Chyba i tak też i będzie. No i to dobra, czerwona latarnia może być. I on jest chyba zły dla nas. Tak, on jest chyba zły. Tak, na pewno. A zresztą nie. Dobra, mniejsza o to. Ismault. Let's not stay long enough to find out. Hey, this river is full of raspberry jam. It's pretty good, too. The source is over there. Whoa. You think this place looks angry enough? Yeah, Atrocitus and the rest of the Red Lantern Corps aren't exactly into yoga. Careful, team. Try not to fall into the red stuff. A więc okej, misja się zwie. Wyrzuć ten gniew, no i tutaj idziemy po czerwoną latarnię. A więc fajnie. Wow, no i tu nam, jak widzicie, nas wszyscy atakują. Czy jest tutaj zielona latarnia? Jest tu zielona latarnia, więc bardzo dobrze. Nie będzie łatwiej... Łatwiej nie będzie wszystko niszczyć. Okej, tam chyba ktoś stoi na górze, tak? Czy to nie? O, ooo! Ha! Mini zest, proszę bardzo. Ha, o to chodziło właśnie. A więc tak, weźmiemy sobie cheatach, tyle że Wonder Woman w przebraniu cheatach, kocicy, czy kogoś tam, właśnie. No i dobrze, tu jednak nie ona nam potrzebna, tylko zielona latarnia. No i kop. I co my tu mamy? 6. A, jeszcze raz, spoko. Już czy nie? Już, mogę budować, więc proszę bardzo, tylko co to jest? Chyba coś dla zielonej latarni. Tak, właśnie. Tyle, że... Wow. Nie ten pierścień ma, no to może wszystko. No i co, tutaj łomem trzeba to wyważyć. I otworzyć, proszę bardzo. I co to jest? Jeszcze weź to weź. Czekajcie. Chwila. O, nie mam pojęcia. No co się dzieje? Chyba, że... O, mam co strzelić. Dobra, co można strzelić? Proszę bardzo. No i otworzyła nam się przejście dalej, więc o to chodziło. Czyli dobrze. Bardzo dobrze. Tutaj widzę, że troszeczkę monet jest. Znaczy jedna niebieska. To może nie troszeczkę, ale zawsze coś. I tu na górze nic nie widać. Trzeba latać, bo zawsze może być coś ukryte właśnie. Jak na przykład tam wtedy mini zestaw. O, czy czerwone latarnie nas atakują. Skrupańce jedne. Ale dobrze, damy radę. I tak, tu widzę, że piorun. O, to chodzi. O, atakuje nas skrupaniec. O, proszę
bardzo, my się go nie boimy. Trzeba w sumie było... O, ty panie, jednak jest się czego bać. Wonder Woman Cheetah. Cheetah, kocica, niech będzie. I da się, czyli umiejętności starych nie... Czyli mają stare umiejętności, o to chodzi. Więc cóż, mogę tu coś podpalić. O, da się to, da się te dostawiać tym laserem. Więc bardzo dobrze, jeszcze tu pójdziemy tamto daleko, z tyłu. Nie, tamto nie idzie, ale to może pójdzie. Nie, tamto też nie idzie, bo jest zbyt daleko. Tutaj coś pójdzie pewnie. O, proszę, bardzo udało nam się. Więc cóż, o, ho, mini zestawik tam sobie leży, więc bardzo chętnie go wezmę, jeżeli mogę tylko wziąć kostium. Chyba, że nie mogę się przebierać. Nie mogę się przebierać. Tu mam Batmana, ale w przebraniu Jokera, więc cóż. On ma tylko te swoje zabaweczki. No cóż, w takim razie mówi się, trudno, tego nie zrobimy. Bo Lex Luthor, ale to nie jest Lex Luthor, tylko Robin. No właśnie, cały czas mi się myli. Też nie ma takiego czegoś. Więc cóż, idziemy w takim razie dalej. Ty masz jakiś promień w oczach czy coś? Nie masz. Mi się nam przydał, ale cóż. Nie, to nie. Weźmy Grandiego. Zniszczmy czerwone latarnie. No i zniszczmy to. O, aha, czyli spoko. Weźmy, nie wiem, czy tak. Da się, fajnie. Więc ciągnij. Było, mam 3600 monet dopiero. Zawsze po takim czasie miałem już 20 tysięcy. Bo było trzeba zdobyć po 200. No właśnie. Ale nie no, damy radę jeszcze więcej zdobyć. Aha, tutaj mamy... Tutaj nic nie mamy, tylko po prostu nam się tutaj na dole coś zrobiło. Więc może być i tak. I czy mogę do tego tunelu wskoczyć? Chyba nie mogę do tego tunelu wskoczyć, bo tam niby czym? Niby jaką postacią. No właśnie, tam nie wskoczę, bo po prostu nie mam nawet kombinezonu. Nie mam, po prostu Robina nie mam. Mam tylko Robina w stroju Lexa Luthora, ale on nie może się przemieniać, przebierać. Niestety, więc cóż, to zostawiam w spokoju. O, już jest 6000 monet, więc zawsze troszeczkę więcej. I zobaczmy, co tutaj wybudujemy. Znaczy, wytworzymy z tego pierścienia coś takiego. O, może jakąś kładkę. O, proszę, bardzo. Czyli fajnie. No i tak, tego nie zniszczę chyba, bo nie mam czym. No właśnie, nie mam czym. Ale tu może coś się uda zdziałać, tylko nie trzeba coś zdziałać, tylko że za chwilę. Jak najpierw zrobimy tutaj. Ale okej, okay, w takim razie bierzemy Grandiego, wyjmujemy to i rzucamy tym tutaj. No i pięknie, chyba pięknie. Tak, chyba tak. Aha, okej, okay, teraz może być Robin. Idzie czerwona latarnia, nie pozwolę na to, nie bij kocicy naszej Wonder Woman. A więc tak, może być Robin, właśnie. I dawaj. Okej, okay, co tu my mamy? Widzę, że coś można zbudować. Ho, jakieś działo z tego, co widzę. Wodne? Serio? No może być i wodne. Jak tam chcą, tyle, że jeszcze chyba nie działa. A nie, ono działa w ten sposób. Dobra, czyli musimy je tak na mnie nacelować. Zrobiłem pełny obrót. Ale nie, o to właśnie chodziło, bo jakieś tam kwiatki widzę, żeby rosły z ziemi. O, i teraz Grandi można, proszę bardzo. Coś wykopać fajnego z tego błota. Ciekawe, co tym razem znajdzie, bo zazwyczaj są to dosyć ciekawe rzeczy. A więc zobaczymy za momencik. Rower, koszyk, kwiatek. O, no i jakieś wiertło wielkie. Zobaczmy, jak to działa. A więc... No samo nam jedzie, no i czemu nie mogę ja pokierować, co? Bo mi nigdy nie da. Wow, ja myślałem, że ty to wiedziesz, a nie, że się przewiedzimy przez dół. A, jednak wjechała od drugiej strony. Okej, okay, pasuje mi taka opcja. Możemy... Oj, czerwona latarnia nie był, mogę je pokonać. Dobra, trudno się mówi. Okay? But how can I chill when I'm full of Red Lantern rage? That's so idiotic! Dobra. Wonder Woman, nie denerwuj się. Spokojnie, spokojnie. Damy radę. Dobra, wezmę od razu Grandiego, myślę sobie. Bo może mi się tutaj przyda. Nasz byczek. Dobra, wykop to z ziemi jakiś kawałek. No i rzućmy go po prostu tam. Co my tam mamy? Nie trafiłem. Niestety. Zapukaj w ziemię, może akurat coś tutaj... Aha, tu jest pusto. Nie! O, panie! Skąd ja to zdobyłem? Ale faza, fioletowa moneta. Ha, widzieliście to? Jacie, pięknie. Nie wiem, mi tam pasuje taka opcja. Wiecie co, pójdę... Oż!
Nie chcę 9000 monet. Niedobrze. Jak ja wyjąłem te wcześniej tą skałę, co? Nie no, o tak, zwyczajnie. Dobra, mniejsza z tym. Bierzemy zieloną latarnię na przykład. A, już zniszczyłem tamto. To luz. A pewnie przed chwilą jakoś trafiłem, więc dosyć fajnie. Okej, weźmy to, pociągnijmy. Weźmy tę monetę, tą monetkę niebieską. Jeszcze raz. O, udało się. I popatrzcie, ile to 10 tysięcy mi dało kasy. To jest strasznie dużo. Jeszcze może coś ukryte jeszcze? Już chyba nie ma, szkoda. A co my tu mamy? Co? Szóstka. No i może wykopię mi mini zestaw. O, mini zestaw! Haha, proszę bardzo, drugi w tej misji, czyli całkiem fajnie. Ciekawe, czy uda się jeszcze jakieś zdobyć. Mam nadzieję, że tak. Oby. Dobra, 20 tysięcy monet jest już nasze. Bierzemy Grandiego i szybko to niszczymy, co się da. Chyba, że się nic nie da. Ale nie, da się troszeczkę rzeczy zniszczyć. Dobra, aż sam padł. No dobra, bierzemy Robina. Robin Lex, Robin Lex Luthor. I rzuć się na to. Znaczy tak, może być. I mamy mi postać. Aha. Dobra, nie chciałem przyjść tutaj postać, tylko myślałem, że coś trzeba zrobić, a to jednak nie. No dobra, w takim razie fajnie, zdobyłem jakąś postać. Znaczy żeton postaci do kupienia. Potem zobaczymy, jaką tam patrzyłem, niestety. I tak, szybko wydać tę monetę, tą jedną monetkę. I mamy 25 tysięcy już prawie. Stówki nam lekuje. 90 dokładniej. A więc okej. O, no już mam 25 tysięcy. I teraz, a, myślałem, że gram zieloną latarnię, ale jednak nie. I okej, co my tutaj wytworzymy? Wow, 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 statek? Skubany. A więc fajnie, aha, i tylko przez niego przejdziemy. No oczywiście, a może na szczycie jest ten? Znaczy, na gnieździe ciepłocianim fioletowy mini zestaw chciałem powiedzieć, ale jednak nie. Tam jest coś. Aha, czyli ja tam nie wejdę. Ciekawe, czy dla czerwonej latarni by się udało po tej wodzie chodzić, albo byłem dla jakiejś postaci z kostiumem nurka. No cóż, my takich postaci tutaj nie mamy, więc to zostawiam w spokoju. A tutaj coś jest na górze. Chyba nie. Fioletowa moneta. Proszę bardzo zapamiętać, że tam jest. Na samym szczycie gdzieś. Trzeba pamiętać. Bo zawsze mogę dzięki temu zrobić 100% monet. Okej, lecą głazy. No i wleciały na mnie. A nie, chyba nie spadł tamten. A zresztą sam nie wiem. O, latarnie lecą, raz, dwa, trzy, proszę. Bardzo zielonej nikt nie pokona. Najmocniejsza ze wszystkich. No i fajnie, jesteśmy tutaj. Idziemy po tą monetkę, bo byłam gdzieś tam, po prawej stronie, chyba że to jeszcze nie tutaj, ale nie, to było gdzieś tutaj. Jest i fioletowa moneta, no i mamy prawdziwego bohatera, więc bardzo się z tego cieszę, po prostu. Już druga misja, w której zdobyłem 100% monet. Bywały takie, po których miałem po 90%, ale to nie 100. Tutaj dosyć łatwo, bo tylko mamy dopiero 40 tysięcy monet, a już jest setka. Więc git, okej, wykopaliśmy to w końcu. Wykopaliśmy, znaczy, no, wykopaliśmy. Jeszcze to pociągnij, albo nie pociągnij. Wow, kule ma nawet, skubanie wszystko. Dobrze, jeszcze zobaczmy, co my tutaj mamy. Mam to rzucić, ja przecież mogę normalnie wziąć skałę z ziemi. I mogę na przykład zrzucić, a to... Nie, wyjmuj, a to właśnie specjalnie takie coś budować. Dobra, rzucę tym, ale podniosę też i to. I co z tym teraz zrobić, co? Nie wiadomo. No właśnie. Okej, w takim razie może być i Wonder Woman, wyciągnijmy to. I może nam się jakieś przejście pokaże już. Pewnie tak, w sumie. Bo cóż innego tu może jeszcze być. Może coś może, zaraz zobaczymy. Ale nie, proszę, bardzo możemy iść dalej. Did you hear that? What on earth was it? Trouble. O, ja cię, niekontrolowany gniew. Skupany, co to było w ogóle? O, mam jeden, trzy coś. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale popatrzcie, z czym my walczymy, ludzie. Wow, po prostu wow. Nic więcej nie powiem. A chwila, goni nas latarnia czerwona. Skubaniec. Się znalazł. Dobra, gdzie to jest? O, coś chyba atakuje mocnego. O, biegnie na nas byczek.
A my jesteśmy tu po prawej. O, a chwila, to chyba już wiem, co trzeba zbierać. Gdzie jestem? Tutaj. Ha. Tak, 2 na 3, proszę bardzo. Czy już wiem, o co chodzi? O! I mamy 3 na 3. O, usiadł. Dojeżdżamy gościa z Kubańca, ale faza. Nazwę ten odcinek Czerwony Byk, albo coś w tym stylu. Czerwony Byk Gniewu, o! Takie coś. Dobra, i znowu wydwałem. A ja ile po ministerstwo, bo zaraz go jeszcze nie wezmę przez przypadek. Zostaw mnie wyczuć. I pięknie, mamy trzeci mini zestaw, więc o to chodzi. Biorę się na latarnię, bo im mówiła najłatwiej. Znaczy nie, czy mi łatwiej, ale po prostu weźmiemy. I tak, fajnie jest. Tu już nie muszę się martwić o to, czy zginę, czy nie, bo i tak mam już 100% monet, więc jest dobrze. Okej, okay, atakuje nas teraz, czy jeszcze nie? O, idzie, skacze chyba. Czy biegnie? Biegnie, chyba nie dalej. No cóż, może te... O, skacze w końcu, fajnie. Ja też muszę zrobić skok. Pięknie, zrobiłem unik chociaż dzięki temu. A więc bierzemy obojętnie kogo, na przykład zieloną latarnię, skok, no i niszczymy skrywańca. Ha! I to się nazywa Rodeo. 5, 5, 5, 5, 5. Dawaj, zieloną latarnię, uda ci się. No i pięknie, oberwał po raz kolejny. Czy to już ostatni, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Skok! Pięknie, udało się zrobić unik, ale to jeszcze nie koniec. Dawaj, czerwona. Wow. Da się to unikać. Po prostu trzeba podskoczyć. I wszystko jasne. Dawaj! Oj, wbiegłem teraz pod niego. Ale kasa mi nie wypadła. To luz. Mi kasa już w takim razie nie jest tak potrzebna, bo mam stówkę. W sumie teraz nazbieram więcej, to potem będę miał więcej i tyle. Po prostu. A więc dobra. To rzeźnik, a nie jakiś czerwony byw. Dobra, no to niech będzie rzeźnik właśnie. I fajnie. Pokonamy rzeźnika. Grundy, carry Hal over your shoulder. Okay, I want to contribute ideas too. Who are you? Who am I? You can call me Joker! And I'm Lex Luthor, the greatest criminal mind of our time. Not hero in disguise, right? And I'm Cheetah! Wow! What do you want? Oh, it's not what we want, it's what you want. Your enemy, Green Lantern! That was me. Pulled muscle when I threw him down. What do you want in return? We want your help conquering Earth. You think I'd waste my time with a stupid planet like Earth? We don't want to waste your time. Just put us in charge and then you can go. I'm going to need something more than just Green Lantern. We should go out to dinner. I'd rather starve. You're my kind of woman. This is clearly not... Come on, you stupid... Spirit. Strange. Let me have the lantern when I got angry. Peas in a pod, you would die. Are you even listening to me? You know, on second thought, we don't need your help. What? It was a joke. So you were just wasting my time? That's funny to you? Yes. You guys really angered me. More than normal. Aż to. Okej, no i misja kolejna ukończona. No i proszę bardzo, ile będziemy mieli teraz monet? 1 100 000? Nie. 1 98 000. Ciekawe, czy każdy będzie chciał się umówić z Wanted Woman. Zobaczymy. No i dobra, mamy stówkę, a więc bardzo fajnie. 100% monet, prawdziwy bohater. Jaki miałby być inny? Musi być prawdziwy. Nawet go się nie widziałem w sumie. Powiem wam, że to była dosyć krótka misja, znaczy taka krótsza, bo bywały zdecydowanie dłuższe, mam na myśli te 50-40 minutowe. A to troszeczkę inna, bojownik czerwonych latarni, aha, tak się nazywa ta postać, którą zdobyliśmy, więc bardzo fajnie. No i 12 i 13 złotych plotek do kolekcji, więc też się cieszę, no i kontynuuj tryb fabularny.
oglądaliśmy, jak się kręciła, jak się kręcił ten statek. No, strażnica. Dobra. Czemu zawsze gada? Poczekałem chwilę, żeby mi to kończył. Okej, no i popatrzcie, ukończyliśmy już kolejny poziom, czyli mam, czyli ten czerwony, o ten, no i fajnie, zdobyliśmy jeden element, który jest nam potrzebny, brakuje nam jeszcze czterech, miłość ci wszystko wybaczy, sezon na pomarańcze, kolor nadziei, indygująca historia, i tyle, i potem jeszcze jedna misja zostanie, jakaś nam się odblokuje i tyle będzie z fabuły, no ogółem chyba. A więc dobra, ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!